W sobotę 24 kwietnia Fundacja Ratuj Ryby zorganizowała kolejne sprzątanie rzeki Warty od źródeł do ujścia. To duża akcja, w którą od kilku lat włączają się grupy i instytucje z różnych województw. Niesamowita rzecz, cud nad Wartą, naprawdę. Co roku jest faktycznie więcej osób i to mnie bardzo cieszy, natomiast w tym roku niesamowicie dużo osób. Tu w samym Poznaniu kilkaset, ogólnie w całej Polsce 120 organizacji, które ze względu właśnie na obostrzenia dzielimy na mniejsze sztaby. W Poznaniu rozdysponowujemy uczestników motorówkami. Część znaczna też musiała iść pieszo, ale zbieramy właśnie w tej chwili i ludzi, i worki ze śmieciami już w jedno miejsce. Z roku na rok chętnych, by wziąć udział w tej niezwykłej akcji, przybywa. Dokładnie, i przedstawicieli z Uniwersytetu Medycznego, i ze szkoły spożywczej, czyli technikum spożywcze, i mamy harcerzy, i mamy szkołę z Biedruska, i mamy przedstawicieli właśnie z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która niesamowicie tutaj jakby też pomogła, ponieważ w ogóle to jest niedofinansowana akcja. I jeżeli ktoś z Państwa chce podziękować i uczestnikom w postaci kupienia znaczka pocztowego i koperty, żeby wysłać podziękowanie, ja bym bardzo chciał, ale nie stać mnie po prostu na to, żeby 200 znaczków i kupić i kopert, to zapraszam do wsparcia na Patronite, www.patronite.pl, jest Ratuj Ryby, albo na Ratuj Ryby na Facebooku jest informacja, żebyśmy po akcji mogli wysłać w ogóle te podziękowania. A tu nam właśnie czy miłośnicy Cybiny pomogli, czy Wielkopolska Izba Rolnicza, czy Geberit w postaci prezentów, w postaci organizacji, czy Prosecco, co mnie bardzo też cieszy, bo to jest oczyszczalnia, która na co dzień oczyszcza wodę płynącą właśnie do tej rzeki. Więc fajnie, że tacy ludzie, którzy na co dzień jeszcze pracują, żeby woda była czystsza, też są z nami. Ale przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować uczestnikom, bo jest ich niesamowicie duża ilość. Zebraliśmy śmieci przy moście kolejowym przy Starłęce. No i było ich tam bardzo dużo, chyba połowa prawie tych worków, które tutaj są nasze. I pełna łódka, pełną łódką wróciliśmy tutaj, pełną łódką śmieci. To jest jakby wciąż kropla w morzu. Tych śmieci jest jeszcze bardzo, bardzo wiele. I byśmy zebrali więcej, gdybyśmy mieli więcej worków, ale no, gdzieś tam może tutaj za mało zebraliśmy ze sobą, bo byliśmy przytłoczeni generalnie ogromem pracy, który musiałby być włożony, by wyczyścić należycie tamtą przestrzeń. No i widać, że ewidentnie cała ta do rzeczy wymaga pracy i większego skupienia nad tym, żeby śmieci nie wyrzucać i uczyć społeczeństwo, by dbać o przestrzeń, bo to leży i to widać na każdym kroku. Ja wzięłam udział, bo zawsze mnie interesowała ekologia i to, żeby dbać o naszą planetę po prostu. No i to był mój główny powód tak naprawdę. Co można zrobić, żeby ludzie jednak zachowywali się inaczej? Ja myślę, że no naprawdę najważniejsza jest ta edukacja, żeby wiedzieć, że śmieci się nie rozkładają po prostu, zwłaszcza plastik, z tym jest bardzo duży problem. No i po prostu tych śmieci nie wyrzucać, to jest najważniejsze. My jesteśmy 55. sztab. Dołączyliśmy do akcji, ponieważ tutaj z panem Sebastianem Staśkiewiczem znamy się z innych akcji edukacyjnych. Udało nam się zebrać z naszej szkoły, prywatnej szkoły numer 1 w Biedrusku, prawie 70 osób, które dzisiaj z nami nam pomagały sprzątać lasek przy moście. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwe, bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy też, bo mogliśmy spotkać się na żywo z naszymi uczniami, uczennicami i rodzicami. Przyszły całe rodziny po prostu i część grona pedagogicznego. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że też mogliśmy się zintegrować w czasie pandemii. No i wydaje nam się, że byliśmy jednym z największych sztabów. No i akcja oczywiście ma charakter edukacyjny, dydaktyczny, jak najbardziej. Będziemy mieli teraz przynajmniej wyjście do rozmowy z dzieciakami. Lubię, jak jest czysto na ziemi i nie lubię, jak jest dużo śmieci. Czy dużo zebrałaś śmieci dzisiaj? No, na pewno nasza szkoła zebrała około 12 worków na pewno. I tam jeszcze jakieś materace pewnie. I znaleźliśmy dom.
jakiegoś człowieka, taki z foli zrobiony, pomiędzy krzakami. A powiedz, jak myślisz, dlaczego ludzie tak śmiecą? No bo... nie lubią, ponieważ jak wywożą śmieci, to trzeba płacić za to, a oni nie chcą i wyrzucają te wszystkie rzeczy poza swój dom. A jak ty się nauczyłaś, że jednak trzeba wyrzucać w odpowiednie miejsca? Widziałam dużo zdjęć, jak zwierzęta giną przez te śmieci i tego nie lubię. I staramy się być szkołą bez plastiku. Już praktycznie drugi rok teraz organizujemy i realizujemy założenia takiego programu Zdrowy Świat, Zdrowy Człowiek Naturalnie. Trochę nam pandemia przeszkodziła, ale myślę, że dzieci też takie nawyki ze szkoły przeniosły do domu i jest coraz lepiej z tą świadomością. Bardzo mi się podoba i że mogę pomóc zwierzętom, które tutaj żyją. Zwierzęta. A co się dzieje? Dlaczego musisz pomóc tym zwierzętom? Dlatego, że cierpią, bo mają zanieczyszczone rzeki. I zbierałaś, ile śmieci dzisiaj zebrałaś? Zebrałam dosyć dużo. I muszelki pozbierałam na brzegu. A jak myślisz, dlaczego ludzie rzucają śmieci? Bo nie lubią płacić za ich wywożenie. Myślisz, że to jest problem? Mhm. I co by można zrobić, żeby jednak ludzie się zmienili? Można by na przykład zrobić takie, że każdy miałby swój własny śmietnik, który by teleportował śmieci na wysypisko. A dlaczego ty sam osobiście wziąłeś udział w tym sprzątaniu? Bo bardzo lubię sprzątać ziemię ogólnie i ogólnie po prostu chciałem. A myślisz, dlaczego te śmieci ludzie rzucają? Bo są leniwi. Bo są leniwi. I co można zrobić, żeby nie rzucali? Posprzątać je albo przekonać ich, żeby też posprzątali. Skąd te śmieci się biorą? Przez ludzi, tak myślę. A dlaczego ludzie tak rzucają te śmieci? No, tego nie wiem, jak to odpowiedzieć. Tego nie wiem, jak to powiedzieć. A co cię zachęciło, żeby jednak pozbierać te śmieci po kimś? Zachęciło, żeby przyroda rosła, no i żeby było pięknie. I pozdrawiam też cały Poznań. Odkrywam, jakie to bogactwa kryją brzegi Warty. Jakie bogactwa? No szalone, różne, na przykład patelnie w świetnym stanie znalazłam. Jeszcze z naszym sztabem, w którym było sporo dzieci, bardzo fajna w ogóle rodzinna zabawa. Muszę powiedzieć, że byłam bardzo podbudowana postawą rodziców, którzy zabierają swoje dzieci na grzyby na przykład, albo na ryby, zawsze z workami, żeby zbierały śmieci. Także od najmłodszych lat uczą ich postawy właśnie ekologicznej i zbierania śmieci. Fantastyczna rzecz. No także świetna naprawdę dla mnie przygoda. To też uczy szacunku do pracy ludzi, którzy sprzątają i na pewno oducza rzucania śmieci bezmyślnego w różne miejsca w naturze. Także naprawdę bardzo kształcąca akcja. Dużo pozytywnej energii, natomiast faktycznie jest to ciężka praca. Jest to mnóstwo schylania się, noszenia ciężkich rzeczy, więc rzeczywiście męcząca, ale bardzo dobrze to robi, duża satysfakcja. Bardzo się cieszę, że w niej biorę udział. Nasz wkład jest jednak maleńki. No, trzeba by było regularniej takie akcje organizować, żeby rzeczywiście oczyścić te miejsca. To są tylko brzegi Warty, już nie mówiąc o innych miejscach na ziemi, także roboty jest dużo, no ale najlepiej byłoby oczywiście nie wyrzucać tych śmieci. Sprzątanie brzegu Warty jest jednym z elementów dużego programu, niestety jedynego w Polsce w tej chwili realizowanego po wielkiej katastrofie ekologicznej. I to jest smutne. Z jednej strony można by się chwalić, że jest taki program tutaj nad Wartą właśnie realizowany, a z drugiej strony no, mamy duże zanieczyszczenie, mamy zatrucie jakieś, mamy na przykład przyduchy i jest wielka afera, jest wielkie poruszenie społeczne, ale my jako ludzie, czy organizacje, czy instytucje niestety nie łożymy, żeby szybciej odrodziła się ta przyroda. Dlatego funkcjonuje tutaj program rewitalizacji Warty pod tytułem Jest tego Warta, w którym i było zarybionie w postaci miliona ryb, i było i siódma akcja sprzątania brzegu Warty. Wyciągamy butelki z dna rzeki, około 10 ton już zostało wyciągniętych podczas 3-4 akcji. Dużo edukacji, razem z miastem Poznań, kilkaset zajęć edukacyjnych, żeby pokazać tą rzekę i
żeby pod wodą też mogli, bo mogły sobie dzieci na motorówce zobaczyć, z poziomu motorówki zobaczyć, jak ta woda żyje, no i edukacja. Fundacja Ratuj Ryby, jak co roku, przygotowała drobny poczęstunek i upominki dla dzieci. Można było także nabyć kubki i koszulki na rzecz fundacji. Rozdajemy też takie znaczki, żeby pokazać, jak zajmują się sprzątaniem, ale jak wyglądają i na czym fundacja w ogóle się skupia przede wszystkim. Tutaj też jeszcze mamy takie oto kubeczki. Przeważnie z każdej akcji jest taki kubek tworzony z różnymi tutaj tematami. Na przykład tutaj jest Dzikie jest piękne, która też pokazuje piękną przyrodę dzikiej, na którą musimy tutaj rzeczywiście zwrócić uwagę, bo to jest też nasza przyszłość. Tutaj też mamy takie kubeczki Szczęśliwa planeta i też Fundacja Ratuj Ryby, która jest edukacja pod kątem edukacji pomocy naturze. Mamy też koszulki, też właśnie z tematem Dzikie jest piękne, tak jak Fundacja Ratuj Ryby ma takie przesłanie Dzikie jest piękne. Ja myślałem, że po trzech takich akcjach już śmieci nie będzie i jeden z tych elementów dużego programu rewitalizacji rzeki Warty od czasu właśnie jej zatrucia już nie będziemy musieli realizować, czyli tego sprzątania. Że posprzątamy, będzie czysto, ludzie uszanują, zobaczą, że jest czysto. A moim zdaniem ta akcja też jest po to, żeby pokazać właśnie skalę, że przecież my tutaj w Poznaniu nalewamy codziennie wodę, gotując zupę dla swojej rodziny czy siebie. Jest tutaj mnóstwo mikroplastiku, bo oprócz dużych śmieci sprzątamy niedopałki, których taka ilość jest w tej chwili w środowisku, to jest 3,7 biliona rocznie jest wyrzucanych bezpośrednio do środowiska, 1,9 tylko trafia do kosza, 1,9 biliona, że można powiedzieć, że z każdym pokarmem, czy roślinnym, czy zwierzęcym, codziennie jemy cząsteczki mikroplastiku z niedopałków, czy pijemy wodę z kranu, też zawierającą właśnie mikroplastik, między innymi z niedopałków od papierosów. W zeszłym roku około 40 tysięcy niedopałków posprzątaliśmy. Zobaczymy, ile dzisiaj się uda zebrać. Pewnie mniej, bo mówię, jeszcze nie było tak słonecznie, żeby jeszcze ludzie właśnie szybko wyszli podczas tych paru weekendów i tak zaśmiecili. Wokół siebie naprawdę możemy zrobić bardzo dużo, bardzo dużo. My zawsze tak troszeczkę patrzymy na kogoś innego, zaczynać od siebie. Małe kroczki ku naszemu zdrowiu i ku zdrowiu środowiska, które wpływa na nasze zdrowie. Bardzo chciałbym podziękować uczestnikom, bo jest ich niesamowicie duża ilość. Cieszy mnie to, że tyle jest chętnych, którzy mają świadomość, którzy dbają tak naprawdę o swoje zdrowie. Ja to powtarzam, ale to jest bardzo istotne, bo nie można dbać o swoje zdrowie i nie dbać o środowisko. Dlatego jest tu znak równości i cieszy mnie niesamowicie, że tyle osób, tyle świadomych ludzi przybywa coraz więcej na tą akcję, też widzi skalę. Zbieramy rozmaite jakby śmieci. Dzisiaj dzieci nawet broń znalazły. Na szczęście policja przyjechała i okazało się, że nie jest to broń ostra, która miałaby tam tutaj do czegokolwiek służyć. Łyżka od koparki przed chwilą też została znaleziona. Nie wiem jeszcze co z nią zrobimy, ale na bieżąco takie drobne śmieci. Tu już widzimy około 50-60 worków. Wiem, że jest rozdysponowanych w tej chwili około 200 worków już nad brzegami uszykowanych do posprzątania. No niesamowita rzecz. Ja przeżywam to bardzo. Jestem troszeczkę podekscytowany, bo 7 miesięcy dmucham w ten żagiel i dzisiaj pewnie padnę i pośpię w końcu. Jak się okazuje, śmieci nad Poznańską Wartą na całej linii brzegowej corocznie jest sporo. Na pewno potrzebujemy podobnych akcji angażujących mieszkańców znacznie częściej. Czy miasto Poznań będzie angażować się w podobne inicjatywy? Na razie pozostaje nam sprzątanie społeczne, na przykład podczas spacerów. Mamy jednak nadzieję, że pewnego dnia znów będziemy mogli kąpać się w czystej Warcie z przyjemnością.